proszę Państwa, to już z pozdrowieniami do YouTube'a się odzywam. Zagramy sobie dzisiaj w Desperados 3. Ja już trochę miałem okazję pograć, ale pokażę Wam to od podstaw. Może nawet dobrze, że miałem okazję pograć, to trochę szybciej to pójdzie. Spróbujemy sobie przejść pierwsze dwie misje, to może zająć koło godziny. Więc tutaj nie będę raczej tego skracał. Jeżeli zniknę Wam z ekranu, to proszę się nie denerwować, ja tak lubię ostatnio, jakoś mi tak wygodnie, jak nie widać mojej facjaty. Tak czy inaczej, gra działa bardzo zacnie. Ja muszę przyznać, że z wielką przyjemnością grałem ostatnio w Gears Tactics, tak i gram w Desperados 3. I muszę przyznać, że te gry turowe, bo to co prawda jest taka pauza taktyczna bardziej niż gra turowa, ale że one coraz bardziej nabierają tempa, nabierają dynamiki i coraz przyjemniej się w to bawi. Zatem zapraszam Państwa serdecznie. Zaczniemy sobie od pierwszej misji, która jest tutorialowa, która pokazuje trochę mechanik. Tak. Grę kupiłem sobie sam i z wielką przyjemnością ją ogrywam. Kosztowała mnie trochę ponad 200 zł na Steamie. Dobrze. Zakładam, że Digger trochę powycina tego materiału tu w tych ekranów wczytywania, więc... Jeżeli nie wyciął tego, to znaczy, że nie słuchał uważnie, co montował. Uwaga! Lecimy. Ja tu będę ciągle, gdzieś tam się pojawiał od czasu do czasu. Tak, nie jestem tu potrzebny. Nie chcę zasłaniać żadnych elementów interfejsu. Ktoś napisał, że ona jest po polsku także. Jeżeli jest po polsku także, no to fantastycznie, to sobie odpalicie po polsku i tyle. Ja jakoś nie zwróciłem na to uwagi, odpaliła mi się po angielsku, tak zostawiłem i to jest okej. Okay. Fajne są dialogi takie westernowe. Trochę czekając na Desperados 3 odpaliłem sobie Red Dead Redemption 2 i się zakochałem w Red Dead Redemption 2, także więc... Ostatnio jestem bardzo westernowy. Tak, i to akcja tej gry dzieje się przed poprzedniczkami. Ja nie grałem w Desperados 1 i 2, więc wybaczcie. Mam nadzieję, że żadnego fana nie uraziłem z tego powodu. Wiem, że ludzie mają potem do mnie pretensje, że ja nie znam historii. Nie we wszystkie gry grałem, okej? Okay? I oto jest nasz mały bohater. I z nim zaczynamy przygodę. Tam jest nasz tato gdzieś z przodu i on mówi do nas: synu, rób to, i my robimy to. Potem mówi: synu, rób tamto, i robimy tamto. To jest takie tutorialowe. Można się... tak. Aha, dobrze, tak, dobrze. Muszę wykonywać polecenia tutorialu. Ja sobie przestawiłem klawiaturę. Wsadem lubię sterować. No i to są takie porady tutaj, żeby omijać ziomeczków, jak nam grożą niebezpieczeństwa, no i tak dalej, i tak dalej. Można sobie, o właśnie, można sobie wyświetlić, gdzie patrzy ziomeczek. Można również na przykład sobie wskazać miejsce. A, nie można jeszcze. Dobra, okej, okay, wyprzedzam fakty. Można przyspieszyć też czas. Tutaj naciskając X, bo no, czasami człowiek planuje jakąś... Oh shit. Człowiek planuje jakąś akcję i w trakcie tej akcji ktoś się przemieści i potem trzeba z powrotem... Ciach! Jako, że nasz bohater nie jest przesadnie zabójczy, przynajmniej na razie, przynajmniej teraz, To żeśmy chyba zrobili, co było do zrobienia, prawda? Dołącz do tatusia. No już to, tato! Mam nadzieję, że mi to zaliczyło. Okej. No właśnie, trzeba zapisywać stan gry. Tu się pojawia informacja na środku ekranu, że ostatnio minutę temu było nagrane. To jest chyba, to jest tak zrobione, że w zasadzie są trzy autosejwy. Więc należy to robić bardzo często. Ja mam tak, że to jest tak przemyślane, że jak rozwiązuję problem, to nie tak, że próbuję za wszelką cenę od razu go zrobić dobrze, tylko eksperymentuję i dzięki temu można... To, co fajnie zostało zrobione, że bardzo szybko się wczytuje grę. Czyli jeżeli coś zrobicie źle, wystarczy... Nie wiem, zobaczmy. Zapisałem sobie w tym miejscu. Wystarczy tak, press, pyk
i jesteśmy z powrotem, nie? Więc to jest tylko mrugnięcie, więc można się bawić w eksperymenty, to nie jest bolesne. Dobra, co tu mamy za informacje? Nasz młody bohater nauczył się rzucać monetą, żeby odwracać uwagę przeciwników. To jest bardzo dobra rzecz. Zobaczmy, gdzie on patrzy. Jak widać, tatuś nie jest pacyfistą. Remember, think slow, act fast. We always hide the body. You've been paying attention. Sure, let's go. No i mamy obiektywy, tak jest. Nadganiamy tatuś. Follow me. Keep your head down. To jest podobne do Komandosa, sure. Chyba. Komandos Behind Enemy Lines taka była gierka kiedyś. Ostatnio jakiś taki chyba coś takiego samurajskiego było, tylko nie pamiętam tytułu do końca. Coś Shogun? Coś? Co my tu mamy? A, właśnie. Ta metoda taka jak, że można kilka rozkazów naraz wydać. Zobaczmy, jakie to jest polecenie. Wkurzyć konia. Ok. Chyba tego trzeba wkurzyć, ale zaraz zobaczymy. What? Można to zrobić korzystając z tej pauzy. Tutaj można wydać polecenia, na przykład kilku postaciom, jeżeli mamy kilka postaci. I potem jednocześnie wykonać. To wymaga trochę gimnastyki, ale bardzo się sprawdza. Hey, pa. Yeah. How many men does Frank have? Doesn't matter, boy. One on one, you always got a chance. You just gotta thin out the pack. It's now or never. No właśnie. Locked. No surprise there. Polujemy na jakiegoś gościa, który nazywa się Frank. I to jest ważny element tej historii. See that ladder up there? I need you to throw it down for me. Right, on my way. No dobra, śmigamy na górę. Nie ma tu żadnych zagrożeń? Nie ma, zdaje się. Dobra, to nie będę wybiegał, bo ja wiem więcej już o grze, chciałbym wam powiedzieć więcej, a to nie ma sensu. Tak, Shadow Tactics. Ale to mi dużo bardziej przypadło do gustu jakoś. Co chwilę, co minutę dostajemy powiadomienie, że warto zapisać grę. I na początku mnie to irytowało, ale potem zrozumiałem, że to jest bardzo, bardzo przydatna rzecz. Okej. Dobra. Trzeba chodzić w kuckach. To się bardzo przydaje. Oczywiście. Zapisuj. It's now or never. You gotta find a way to sneak through. Te takie zielone, przerywane linie określają miejsca, w których nie jesteśmy widoczni, chyba że podejmiemy jakąś akcję. Jak kogoś zabijemy na tym obszarze, to wtedy zauważą, że coś się dzieje, nie? Ej, Borys! Dziękuję za 14 miesięcy subskrybowania. Dobra, co ja muszę tu zrobić, bo teraz pogubiłem się. No, trzeba wejść, trzeba mi wejść na dach. Okej. Jak to sobie, jak to, to pewnie gdzieś była instrukcja, nie? Co ten tatuś mi kazał tutaj? Po prostu, dobra, jest kilka sposobów pewnie na to, żeby się tam dostać. Odwrócimy ich uwagę pieniążkiem. No to jesteśmy. I co dalej sobie życzą? To już zrobione. Jak opowiadam historię, to potem... Nie zwracam uwagi na to, co się dzieje, co należałoby zrobić.
chyba muszę dołączyć do tatka. See the one in the back near the cliff. Find a way to distract him with your coin. Then I can take them both out. Okay. Teraz trzeba tutaj się jakoś dostać. Co może nie być taką prostą rzeczą. Zobaczmy, jakie ten ma pole widzenia. Idealnie ma takie pole widzenia, że nas nie zobaczy tutaj. Ja pierdzielę, chłopcze, co? Oh my god. Co to było? Coś musiałem kliknąć w niewłaściwym miejscu. Ten tutaj raczej mnie nie zobaczy, prawda? Podejdźmy sobie tutaj. Odwrócić uwagę tego ziomeczka. Cyk. Tatko jest szybki, jak widać. He's still breathing. Tie him up and quick before he comes to. Sure. Let's związać typa. Okej. Don't move, all right? Good job. Now hide him in the bushes. Jakoś sobie daje radę, młody. Attaboy. Let's go. Zobaczmy, co to za instrukcja tutaj? A to jest instrukcja na temat wiązania ludzi. To bardzo przydatne może być. On my way. W życiu każdego szaleńca, jakby patrzeć. Okej. Jest sprawa jasna. I'll get it done. Mam nadzieję, że nikt mnie nie przyuważy. Tu. We gotta get moving. Można sobie obracać je już. Wow. To się mogło źle skończyć. Where'd they all come from? Don't matter. See that crane up there? Yeah. How about you go over there and make a delivery? You're coming right up, sir. Niezła akcja. Tatuś zabiera, kurde, syna na takie imprezy. Dobra. Zalecany jest quick save tutaj w tej momencie. Wcale się nie dziwię. Come on, turn around. Sure. No problem. Okej, dobra nasza. Teraz tam trzeba by pewnie przejść, co jest jak najbardziej do zrobienia. Zobaczmy, gdzie ta zerka. W takim kierunku w miarę bezpiecznym. Trzeba po cichutku. Bieganie robi więcej hałasu. Nie wiem, czy bym nie usłyszała tutaj, ale istnieje szansa, że owszem. Tam jesteśmy bezpieczni, ona już nie zerka tutaj. Okej. Tu jesteśmy w miarę bezpieczni. Co to za instrukcja? Ciekawa. Tak, można komuś zrobić krzywdę. Okej, podświetlone rzeczy, które podlegają interakcji. Przeciwnicy też są podświetleni? Chyba tak. Tak. Autosave? Chyba możemy działać. Jak widać, jesteśmy skutecznie zabójczy. No też fajnie, że się obraca ta kamerę. To prawda, w większości gier izometrycznych tego nie było kiedyś. Teraz już jest. Good job, boy. W Divinity 2 też wprowadzono takie coś. Kwestia silnika, nie? Next time, I bet. I said the same thing last time. Why can't I come with you? Just give me a gun. A gun, huh? I want to see you hit that tree from 15 paces. Ja bym na miejscu tatusia się ustawił trochę dalej. Zaraz dostanie nożem i... To byłby niezły koniec gry, nie? Okej. When you pull that off, you're ready for a gun. See you later, Johnny.
Jest bardzo dobrze oceniana ta gra. Zbiera wysokie noty. Podoba mi się. No i gdzieś tu jakaś historia jest. Historia zemsty, jak to na Dzikim Zachodzie. Zakładam, że to jest nasz bohater późniejszy. Ale nie wiemy, co tu się wydarzyło, a pewnie doszło do tragedii. Rozdział pierwszy. Doktor i panna młoda. A, bridge, a nie bride. Przepraszam, bridge, czyli most. Macie rację. O, takie tam. English is very hard. It's not Polish. Come on, let's show them who's boss. Po prostu źle przeczytałem, proszę się nie czepiać. Ja mam tak, loadingi są, bo ja nie mam dysku szybkiego. Doszło do jakiejś napaści, przypomniała mi się akcja z Red Dead Redemption 2, gdzie żeśmy napadali na pociąg. Ten taki, bo faktycznie kiedyś dostałem od Intela szybki twardy dysk, znaczy szybki dysk, to jest zamontowany w tym komputerze, na którym streamuję. Na tym komputerze, na którym gram, jest tylko szybki dysk systemowy. Muszę to zmienić już. Wonder what's in here. A, czyli dobrze powiedziałem. Kto mnie skorygował? Faktycznie było Bright. Ja myślałem, że źle przeczytałem, że było Bridge, ale Bright. Jak było Bright, to było Bright. Proszę mnie tutaj nie zmylać. Huh. Seems like we made an unplanned stop. I'd better go find out what's holding us. Było Bright. No to widzicie. Już myślałem, że. Myślałem, że jesteście uważniejsi ode mnie. Uwierzyłem w to. Co tu jeszcze mamy za informacje? Że można kogoś zadźgać nożem. Nie, no spoko. Let's make it quick. Okay then. Właśnie będę nagrywał odcinek do Polsatu z tej gry i martwię się, że no już znowu jest krew, nie? W Polsacie nie można krwi pokazywać. Nie, w tej misji nie chodzi o... Znaczy nie wiem, dlaczego panna młoda jest akurat w tej misji, bo tu nie chodzi o... Nie chodzi o most w tej grze, tylko o tunel, więc... Ale kto wie, no tam mniejsza z tym. Dobra, co my tu mamy? Musimy się przedostać na drugą stronę. Czy można jakoś górą wejść? Pewnie jest kilka sposobów, można tam rzucić nożem. Zaraz, bo tu była jakaś informacja, która miałaby mi to ułatwić. Chyba ja tak przeleciałem szybko. A, no przecież można rzucać nożem, już teraz rozumiem. I dobrze. Tylko, że nóż mam jedynie... Jeden nóż mam. O kurde. Nie wiedziałem nawet, że tutaj jest drugi. Na szczęście nie mieli broni. Okay. To tak nie miało być takie rozwiązanie tutaj. Okay. O, dostałem jakiś dostałem jakieś osiągnięcie. Kurde, minuta 48 bez zapisu. Jestem prawdziwym bohaterem. Wejdziemy górą. Zadanie nasze polega na tym, żeby się dostać do
na przód pociągu. Mówią, zapisz, to zapisuję, nie? A on zauważył tutaj. Mam rewolwery. Jest prawdziwy rewolwerowiec też ten nasz Cooper. Ma dwa rewolwery. I można się wstrzelić. Ja się zastanawiałem wcześniej, jaki jest zasięg tych. Zobaczmy. Aha, to ja mogę od razu wykonać. Myślałem, że trzeba się będzie wychylić poza kamień, ale nie trzeba najwyraźniej. Chyba coś popsułem. A może nie? Spodziewałem się, że to będzie jakiś alarm, ale chyba zrobiłem to, co trzeba było zrobić. Czemu gram po angielsku? A to nie ma dużego znaczenia, bo nie wiedziałem, że jest język polski. Mówicie mi, że jest, ale przed chwilą mówiliście, że to most. Więc nie wiem, czy mogę wam ufać. Jak jest język polski, to sobie każdy odpali tak, jak lubi, nie? Dobrze. Dosyć to jest dynamiczne, jak na grę taką taktyczną, więc... Let's not do anything we might regret. Hurry up. Jako że mam dwa rewolwery, no to tak można sobie zaplanować strzelanie. To ja to mam, ja to znam. I wykonaj. To właściwie można sobie tak ten plan ułożyć, coś robić inną postacią w tym czasie i potem bang bang. I'd say you owe me one. Hey now, are you kidding me? I'd say we're even now. A jeżeli chodzi o język polski, to jest dubbing czy napisy? I'll handle things from here. Well, like you handle those two? No nie bardzo sobie wyobrażam Western po polsku, ale... A, napisy są. To sobie ustawicie, jak będziecie mieli ochotę. To akurat nie jest specjalnie istotne tu. Suit yourself, but don't say I didn't warn you. No i proszę, doktor ma inne umiejętności. Bardzo są klimatyczne te postacie i są różnią się między sobą mocno. Ten Cooper to jest taki typowy rewolwerowiec, zabójca, a doktor jest taki trochę szpiegowski bardziej. Good thing they have a stash of dynamite up on that plateau. Yeah, grab it and clear the tunnel. Not such a bad plan. I don't do bad plans. Fair enough. Let's get to it then. Sure thing. No dobrze. Shall we continue? Trochę mi brakuje klawiszy. Szkoda, że nie można w skrótach ustawić. On tutaj torbę lekarską lubi. Szkoda, że w skrótach nie można ustawić tego, żeby można było wybierać postacie przy użyciu dwóch klawiszy, na przykład Alt 1, Alt 2. Nie można niestety takich rzeczy robić. To wielka szkoda. Dorwij dynamit, to się da zrobić. Co my tu jeszcze mamy? Zabij trzech bandytów jednocześnie? To są jakieś różne speedruny i tak dalej. No można się bawić w takie szczegóły, jeżeli ktoś ma ochotę. W masterowanie tych misji. Ja tam raczej nie będę po to sięgał teraz. Zobaczmy, jak ta torba działa.
Tak, on to patrzy. It's just fishing. Like a moth to the flame. Jak działa ta torba? It works. Gas trash. Huh? Oh, this is gonna be painful. Not bad. Should have stayed in your way. How do you open that thing safely? You don't, Mr. Cooper. Unless you're me. Come on out. A, czyli trzeba go było zabić w tym czasie, tak? No dobra, to już teraz będę wiedział. Okej. No to już wiemy, że nie tak. Można sobie szybko wczytać i zrobić to dobrze tym razem. Powinienem trochę bliżej w tę stronę to zrobić. No właśnie. Nawet nie musiał tej torby otwierać za bardzo. Ciekaw jestem, czy mogę ją podnieść teraz, skoro nie została aktywowana. To jest pewna ciekawostka. Someone's about to lose a few teeth. Leave the boss to me. Let's move you out of the way. Skitu, mam wrażenie, że ten, że przez to, że ta torba nie została aktywowana, to i teraz mogę ją podnieść, tak? On my way. A, jest, w ten sposób można podnieść. Uff! Myślałem, że popsułem. To by było przykre. Ale nie popsułem. Zobaczmy, co to za kolejna porada jest. A, pistolet snajperski. Dobra, dynamit tam mamy. To są osiągnięcia, to mnie nie interesuje. Kogo my mamy tu strącić? Tutaj. Kto ten stanowi dla nas zagrożenie. Dobrze. I ten mój strzelec to jest, kurde, niezły ziomeczek. Muszę przyznać, że zasięg, znaczy dźwięk strzelania bardzo ma niewielki zasięg, więc można spokojnie, można dużo strzelać. Ja na początku się bawiłem, jak przechodziłem tę misję, to w ogóle próbowałem nie strzelać. Byłem ciekaw, jak to się uda zrealizować bez tego. Można, bez strzelania w ogóle. Ale nie wszystkie cele się da wykonać. Come on. Hope you can manage this rope ladder, Mr. McCoy. I prefer Dr. McCoy. I'm sure you do. No, jak cię gra namawia do save'a, to znaczy, że coś jest na rzeczy, nie? What if he killed them? Maybe I'm next. Relax. Guy like him ain't gonna waste a bullet on you. Można też sobie ustawić jakiś punkt i jeżeli ktoś będzie patrzył na ten punkt, to dostajemy informację na ten temat. Od razu widać, nie? Jego pole widzenia. Let's keep our distance. Something bothering you? Keep it cool. Tell me what a fucking boat is doing here. Don't know, don't care. Zastanawiam się, jak to zrobić teraz. Możemy to zrobić pistoletem, możemy ich jakoś odwrócić ich uwagę. Dużo rzeczy tu jest do zrobienia. Można też pistoletem ich załatwić, ale pewnie właśnie zróbmy, bo ja też jestem ciekaw, jak daleko można. A, teraz widać chyba zasięg tego, nie? Strzału. Że sięgnę ich tam. Ale ciekawe, gdybym się cofnął trochę. Poeksperymentujmy trochę. It's now or never. Bastard's probably hiding somewhere. Jeszcze kawałek, musiałbym się cofnąć. Na pewno jest tak przemyślane, żeby tutaj raczej nie strzelać. Ale jestem chętny, żeby sprawdzić. No proszę, elegancko. Ten patrzy tu, ten patrzy tu. Dobra. Załatwimy to cichaczem.
Panie doktorze, proszę podejść tutaj. Oh shit! Ups! Nie tak miało być, myślałem. O nie! Muszę to powtarzać jeszcze raz. To zrobimy to jeszcze inaczej. Teraz tak. Panie doktorze. Żeby to zrobili jednocześnie. No więc jest kilka sposobów na to, żeby problem rozwiązać tego typu. Hurry up. I got lots of these. You hear that? We got places to be. I smell trouble. Mamy to. Don't get in the way. Dobra. I teraz uwaga. Kolejny plan. Tego załatwimy nożem. A tego załatwimy strzykawką. Uwaga. Super fajna sprawa, nie? Znaczy, zabijanie generalnie nie polecam, ale... No, można kombinować z tymi torbami i tak dalej, i tak dalej. I na pewno są lepsze sposoby niż ja tutaj ja tu. Zresztą w ogóle inaczej to przechodzę niż jak grałem za pierwszym razem. To są takie oznaczone miejsca. Jeżeli narobisz alarmu w tym terenie, no to ci stąd wylecą, nie? Każdy teren jest oznaczony innym kolorem. I mniej więcej wiadomo, gdzie może być alarm. Ale to jest taki szczegół. Co my tu mamy? Dwóch ziomeczków mamy tutaj. Okej. Zobaczmy, jakie mają pole widzenia. Ci goście, którzy mają poncza, to są tacy zdecydowanie trudniejsi do nie można odwrócić ich uwagi za bardzo, więc tutaj wyślemy mojego kowboja, komboja. Dlatego... Zastanawiam się, czy tutaj mógłbym rewolwerem też postrzelać. To by było bardzo proste rozwiązanie, nie? To też powoduje, że niestety naboje znikają. Sprawdźmy sobie. Zrobimy sobie zapis. I zobaczymy, jak to zadziała. Spodziewałem się, że wylecą stąd, szczerze mówiąc. Bo strzelałem w zasięgu, ale... Najwyraźniej tak to nie działa. Może oni po prostu potrzebują usłyszeć alarm od swoich koleżków. A, to sugerują coś, co już tak, czyli jednoczesne zabijanie. Dobrze, panie doktorze, schodzimy. Bardzo, bardzo jest to przyjemny klimacik. Let's go about this quiet. I take one, you take the other. I can handle that, thank you. I to też można na kilka sposobów zrobić. To jest akurat. It works. Oops. Okay then. Oops. Let's see. I lecimy. No, takie przyjemne są akcje, jak wychodzi. Jak nie wychodzi, to wczytujesz i robisz jeszcze raz. I to tak... Zobaczmy, czy ktoś tutaj zerka w tym kierunku, raczej nie. Zapiszmy sobie. Co tutaj mi polecają? A, jak wybrać kilka celów naraz. Znaczy kilku, nie celów, tylko kilku bohaterów. Nazwijmy to tak. Czy da się przełączać bohaterów rolką albo strzałkami? No nie da się. Musiałbym jeszcze nad tym... To jest... Ja tak mam. Lewe, prawe. Tak sobie ustawiłem, nie? Ale to jest niewygodne, bo pod palcem mam wsad jednak i... Jeszcze pomyślę o tym. Na pewno znajdę jakieś rozwiązanie. Dobra, tu mamy problem, bo mamy czterech ziomeczków. Jeden, drugi...
trzeci i czwarty. I nie mam zielonego pojęcia, jak tutaj ich załatwić. Bez wywoływania alarmu, znaczy. Bo tego w poncho raczej nie przyciągnę tutaj. Znaczy tego z poncho raczej nie przyciągnę. Zobaczmy, czy tutaj jakiegoś uda mi się ściągnąć. Właśnie nie bardzo, bo ten tutaj zerka. No. To może być... Jakbym wszedł na dach, mógłbym z pistoletu załatwić dwóch, ale to by mi pozostawiało jeszcze jednego. Jednego jestem w stanie załatwić lekarzem. No dobrze, to zrobimy tak. Jestem ciekawy, to też jest rzecz do sprawdzenia, ile w stanie jest Cooper zabić, ilu przeciwników jest w stanie zabić jednocześnie. Bo tutaj mogę tak zaplanować sobie, że zastrzelę tego poncho. A tu wykonać jakąś bardziej złożoną akcję. Ten tutaj zerka. Tu jesteśmy raczej bezpieczni, ale do pewnego momentu. Bo ten już chyba zerka w tę stronę, nie? Okej. Okay. No i zaplanujemy tak. Po pierwsze, nóż tutaj. Okej. I teraz tak. Żebym nie pomylił guzików. I teraz tak. Hops. Hops. No. Zdjęci. Czyli zestrzeliłem dwóch, tamtym jeszcze zestrzeliłem z daszku. Mamy to z głowy. Elegancka akcja. Tutaj mamy jeszcze jakieś. Chyba przejdziemy górą tutaj, nie? No, są właśnie, jak się łączy, zastanawiam się, jak będzie, jak będę miał dwie, trzy postacie. Jak się łączy ze sobą te wykończenia. Niestety skończyła mi się amunicja tutaj. Tu są jakieś naboje. Trzeba by tam załatwić sprawę. Zobaczmy, co to są za porady dla mnie. Aha, to jest informacja o tym, jak ustawić punkt, żeby było wiadomo, czy ktoś patrzy w tę stronę. Można ustawić taki. Wtedy mniej więcej wiem. Okej, oni tak lubią tutaj sobie zerkać. Szybki zapisik. Pykniemy sobie, tak. Nie wiem, czy ten mnie nie zauważy. To wszystko można na tej pauzie ogarnąć. Jakby co? Dobra. Te dwójeczkę mamy z głowy. Zobaczmy. Ten tutaj biega. Tamtych można by już uwolnić. Zobaczmy, kto obserwuje ten zakątek. Czy może ten ziomeczek tutaj sprawdza, zerka? Chyba mogę spróbować. Okej. Zawsze autosave. Dobra nasza. Panie doktorze. Załatwiamy tę sprawę. Tutaj są trzy pociski, więc mógłbym po prostu go zastrzelić. Nie narobił. Ten jego pistolet w ogóle jest dosyć cichy, jak tak patrzę. Okej. No, ale to za chwilę zrobimy. Na spokojnie. Tą sytuację też będzie można pewnie rozwiązać. Zresztą zaraz upewnimy się.
How's it going? Po pierwsze, tak. Here goes. Tego załatwimy nożykiem. Tego załatwimy strzykawką. Okej, okej. Tak się nie da. Zły plan. No. W zasięgu słuchu był. To można jeszcze inaczej. Powinienem już tutaj zapisać sobie. Panie doktorze, pan tutaj niech schodzi. No, podzielimy tę akcję na... Możemy tutaj tego załatwić. O nie! Oho! Ale było blisko, nie? Spokojna głowa. Czemu to nie wyszło w zasadzie? A, bo on widzi tutaj. Ciekawe. A, bo on się odwraca za chwilę w tę stronę. Dobra, to przyspieszymy to, żeby się cofał, nie? On się tu obraca i wtedy zwrócił uwagę na to, co się dzieje. Dobrze. To zajmijmy się zatem tym pacjentem tutaj. Ops, o nie! Kurde! Chcę za szybko robić, wszystko chcę zrobić naraz. Dobra. Mamy tutaj dwóch zawodników. Chciałem jednym załatwić ten problem, drugim tym. To był błąd. Więc najpierw zajmiemy się tym tutaj, potem dostarczymy drugiego, bo tych dwóch naraz można załatwić bez żadnego kłopotu. A już jesteśmy prawie przy tych ładunkach. No, dobra nasza. Okej, panie doktorze. It ain't personal. Okay then. Keep your heads down and stay out of my way. Thank you. Dobra. Thank you so much. Podejdziemy jeszcze po pociski. This'll do nicely. Let me take care of that. A tu sobie zaraz przeobserwujemy tę sytuację. Zastanawiam się, czy nie ma opcji załatwienia tego kolesia. Czy przy użyciu jednego ziomka nie poradziłbym sobie z tym problemem? Myślę, że powinienem... No, sprawdzimy. Ale tymczasem... Zapiszmy. Tego wyślemy tu w te krzaki, bo tu się obiecująca sytuacja szykuje. Kto się tego spodziewał tutaj? Nikt się nie spodziewał. Dobra, tu mamy jakiegoś typka, a to jest gościu, który się nazywa Poncho. Trzeba będzie go pewnie wykończyć. Nie zdążyłem. Chciałem zrobić coś innego. Sprawdźmy. No objections here. Let's keep our distance. Okej. Okay. Kamień spadł. No to wypadki się zdarzają, nie? Keep your head down. Who needs a good killing? Sure thing. Someone's about to lose a few. Tu też się zdarzył wypadek, jak widać. Ludzka sprawa. Kamieniołomy, skały. Na każdym kroku niebezpieczeństwa. No dobra. Zobaczmy. Tu mamy ludzi uwolnionych, tutaj mamy Poncho. Okay. Tamtego trzeba załatwić. On tutaj tak sterczy w bardzo nieprzyzwoitym miejscu. Dobra. By nie pomylić się. Najprostsza droga to tutaj. Tego załatwimy z noża. Nie trzeba za dużo myśleć. Został sam jak palec. No i za dużo nie myślałem. Zobaczmy, czy te miejsca są w jakiś sposób widoczne. Trochę są, ale chyba jesteśmy bezpieczni. Tell me or I'll shoot you in the face. I
Okej. Okay. Chyba mały błąd popełniłem. Przyjrzyjmy się. Bo tu nie ma żadnych krzaków. A tu są. Okej, teraz ten się nie będzie miał gdzie schować. Okej, przyjacielu, ty idź na dół, lepiej teraz. Okej. Let's get started. Tego też tutaj załatwimy zaraz. On ma tutaj, ten jest w polu widzenia. Zobaczymy, czy to jest. One last up. On my way. Okej, zdążyłem. No i teraz tak. Trzeba załatwić tego i trzeba załatwić tego. Dobra, idziemy na górę zatem. Po cichutku, panie doktorze, po cichutku. Może tutaj. Tu jest do wspinania się ta winorośl. Na szczęście koń mnie nie kopnął. A już mam wspomnienia z Red Dead Redemption. Dobra. To trzeba ich załatwić jednocześnie. Ten się nie powinien tutaj zorientować. Zatem tak. Tu nożyk. Tu strzykawka. Lecimy. Dobra robota, panowie. Jak rzucę monetą obok konia, to chyba nic. Jak rzucę w konia, to on może wierzgnąć. Okej. Czy ktoś nas tu może zobaczyć? Nie. Wyślemy tutaj doktora. A tego wyślemy. Zaraz, weźmiemy nóż najpierw. Spróbujmy to załatwić. My specialty. My thoughts exactly. Dobra, czy ja mogę to jakoś cofnąć? Jest jakaś. Okej, okej. Oh shit. No, plan jest dobry. Tylko mój ziomek za szybko wystrzelił. Wydawało mi się, że zaplanowałem dobrze tą akcję. Okay. O kurde. Dobra. Czyli trzeba szybko zareagować, żeby... Już wiem, co zrobiłem źle. Powtarzają mi się klawisze. Ja mam pod W kamera do góry i wciskałem W. Powinienem to zrobić inaczej, więc... tutaj... Robimy akcję strzelecką. No. I teraz gra. Przy okazji mam nowe... Nowe naboje. I teraz tak. Jako, że już trochę mam opykaną tą akcję, to wiem, co tu należy zrobić. Chyba. Dynamit ma to do siebie, że lubi wybuchać w rękach, więc... Trzeba szybko go rzucać. Okay.
Okej, okay, trochę źle chyba poszedłem. Ooo, źle. Nie trafiłem dynamitem. Dobra. To zrobimy to jeszcze inaczej. Widzę, że... Trzeba się... Właśnie po to są te powtórki, że można sobie się dopasować ustawienie do tego, jak nadchodzą przeciwnicy, nie? Okej. Okay. Oni będą tędy biegli, ale też dwóch będzie biegło tędy. Zrobimy jeszcze inaczej. Panie doktorze, proszę się zająć tym. To nam ułatwi sprawę. Przyspieszymy czas, żeby to szybko ogarnąć. Dobrze. Teraz ty, przyjacielu. Muszę go jakoś dobrze ustawić, żeby tym dynamitem mógł rzucić celnie. Najlepiej byłoby go tu ustawić. Ale trzeba pamiętać o tym, że dynamit mi wybuchnie w łapie, więc... Dobra. Przyjrzyjmy się sytuacji. Ten jeden stąd wyłazi, natomiast pozostali będą biegli tędy. Jest ich trzech. Muszę dobrze trafić tym dynamitem. Okej. A, nie ten guzik. Jesus Christ. It's now or never. All right. Let's find a safe spot to meet up. Fine with me. Dobra, zrobione. Nie do końca tak jak miało być, ale skutecznie. Okay then. Liczy się skutek. To było takie siermiężne wykonanie. No, mamy pociski. Bardzo mnie to cieszy. Panowie, tutaj. No i tak to wygląda. Nie wiem, ile czasu zajęło mi. Godzinę, tak jak przewidywałem. Z rzeczami, które można wyciąć, pewnie będzie szybciej. Guess you made the DeWitt Company happy today. How much do you get for a job like this? Hope you're not expecting a cut. Relax. I got what I need. You're changing rides? Gotta make good on time. Like I said, I got an appointment I'd like to keep. Suit yourself. It wasn't half bad working with you, McCoy. Sure. If you need a professional, you know who to send for. Good day, Mr. Cooper. No i ruszył przez świat. No i tak to wygląda, proszę Państwa. Kiedyś dostałem medaliki. Nie tyle medalików dostałem, ile bym chciał. Aha, za mało bandytów zabiłem używając dynamitu. Ja nie jestem taki dynamitowy bardzo. Więc tak, proszę Państwa, wygląda Desperados 3. Ja się bawię przy tym bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Nawet ta taktyczność, to co mówiłem na początku, że te gry taktyczne robią się coraz bardziej dynamiczne. Już nie ma takich... I nie ma ziewania co chwilę w oczekiwaniu na akcję. To, co fajnie zrobili w tej grze, to, że wczytywanie jest błyskawiczne, więc można się fantastycznie bawić, eksperymentować i jak coś pójdzie nie tak, to... pół sekundy i jesteście znowu na tym etapie, na którym żeście skończyli. Więc podoba mi się. Podoba mi się to, proszę Państwa. Tylko, że drogie, no. Dwie stówki to dwie stówki, nie? No okej. Okay. Pozdrawiam YouTube'y, YouTube'ów.